Wszystko. Kaziuki Wileńskie zawitały ponownie po kilku latach przerwy do Wrześni. Wydarzeniu towarzyszyły koncerty z pieśniami i tańcem oraz kiermasz, na którym było sprzedawane ludowe rękodzieło i wędliny z Podlasia. Ostatni raz w 2020 roku gościliśmy ten sam zespół Ojcowizna. Teraz w 2023 roku mamy 3 koncerty. To jest niesłychane, jaki to jest fenomen, tak? Że to zapotrzebowanie na muzykę folklorystyczną, na ludową, ale z tym szczególnym wileńskim zaśpiewem. To jest to, na co wszyscy tutaj od lat czekamy, co cieszy się ogromnym zainteresowaniem, ale koncertom towarzyszą również tutaj różnego rodzaju produkty, wystawy, palmy wielkanocne już, także można powiedzieć, do kaziuków mamy jeszcze trochę, a we wrześniu kaziuki są już dzisiaj. Tradycja kaziuków wileńskich ma niezwykle długą tradycję. To jest bardzo zakorzenione na terenach Wileńszczyzny. Kaziuk to wszyscy zjeżdżali się do Wilna i tak jak tam będzie mówione dzisiaj ze sceny, deptali czasami i bloto, tłumy, ściski, palmy, pierniki, jakieś wypieki, obważanki. I po prostu święty Kazimierz dla Wilnian miał szczególne znaczenie. A dzisiaj dla Państwa po prostu zaprezentujemy przeważnie. To będzie folklor właśnie z naszych okolic, z naszych terenów, ale oprócz tego będą też pieśni autorskie świętej pamięci Jana Gabriela Mincewicza, bardzo naprawdę znanej osoby na Wileńszczyźnie. Będą też urywki z naszych widowisk muzycznych, ponieważ mam w swoim dorobku 2 takie stare albumy Wiele i teraz z okazji 5-lecia zespołu mieliśmy takie wydarzenie, naprawdę w listopadzie, Tylko Miłość pod tytułem, mieliśmy takie widowisko muzyczne. Chyba brakuje nam czegoś, co u nas dziś już zaniknęło, tak? Czyli to kultywowanie tradycji ludowej, narodowej, to odwołanie do tych wartości patriotycznych właśnie w piosence, w tańcu, w muzyce.
niezbyt chętnie dzisiaj może młodzi ludzie w ten sposób spędzają czas i poświęcają czas. Natomiast tam jest to z wielkim pietyzmem kultywowane przez całe lata, a my możemy ich tutaj podziwiać i z prawdziwie otwartymi sercami przyjmować właśnie we wrześniu na koncertach. Tradycja to jest na Kazimierza, świętego chyba Kazimierza. No i właśnie w Wilnie obchodzą bardzo Kazimierza, a my zawsze czekamy na te wileńskie piosenki z utęsknieniem. Wydarzenie jest ogromne, chociaż my jesteśmy pierwszy raz tutaj, także no, mamy nadzieję, że będzie bardzo fajnie i przyjemnie. A co pani by chciała tutaj kupić? Być może, że później właśnie jakieś z tych ludowych takie rzeczy, jakieś ozdoby już takie świąteczne, wielkanocne. Postaramy się później coś kupić. Na kiermaszu największym wzięciem cieszyły się palmy wielkanocne, które występowały pod różnymi postaciami. To są palmy zbierane, jak wiadomo, z pól kwiatowe. Może nawet i suszone są ziola. Widzimy takie palmy, jak jest zboże, jęczmień czy owies. Tu są takie kwiatki z blota, z mokradeł. Tu są kwiatki, o te zwane suchetki, nazywamy suchetki. Też są doplatane. No i pozostałe inne takie też tak samo z ląk. I to są zbierane, długo suszone. I później to kobiety czy bądź mężczyzna, czy teraz i młodzież bardzo zaciekawiona jest właśnie takim zawijaniem, zakręcaniem właśnie tych ziół, tych kwiatków i robienie takiej kompozycji. No i tam młodzież właśnie, że też dla nich stara się dla nich przekazać, bo to idzie z dziada pradziada z dawnych czasów wileńskich, spod wileńskich i właśnie te podwileńskie palmy. Staramy się zachować tę tradycję. No i przekazujemy dla młodzieży tak samo. W wydarzeniu uczestniczyło około 900 osób.